Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W tym materiale pokażę Wam 5 sprawdzonych sposobów składania poszetki. Zaczynamy! Poszetka jest to niewielki skrawek materiału o kształcie kwadratu. Najczęściej wykonana jest z jedwabiu, bawełny, lnu, wełny bądź mieszanek tych tkanin. Ważne jest, aby poszetka miała ręcznie rolowany rand, co świadczy o jej jakości. Krótki wstęp mamy już za sobą, czas więc przejść do naszych metod składania poszetki. Pierwszy sposób ułożenia poszetki zaliczamy do tych klasycznych. Jest to tak zwany T-fold, nazywany również sposobem prezydenckim. Aby złożyć poszetkę w taki oto sposób, chwytamy dwa rogi, składamy ją na pół, składamy ją jeszcze raz na pół. W tym momencie warto przyłożyć ją do naszej brustaszy, aby oszacować jej szerokość docelową. W tym przypadku składamy część poszetki do środka, zawijamy dół i wkładamy poszetkę do brustaszy. Warto zaznaczyć, że klasyczny T-fold powinien wystawać z kieszonki piersiowej od 1 do 1,5 cm. Drugi sposób ułożenia poszetki polega na wyeksponowaniu 4 jej rogów. Aby złożyć tak poszetkę, składamy ją na pół w ten sposób. Ważne jest, aby skrzyżować pierwsze dwa rogi. W kolejnym kroku chwytamy trzeci róg i również krzyżujemy go w ten sam sposób. I na końcu czwarty róg też krzyżujemy w taki sposób. Zawijamy prawą część i lewą część do środka. Również zawijamy dół dwa razy. Poszetka jest już złożona. Możemy schować ją do brustaszy. Poszetkę eksponujemy od 1 do 2 cm. I tak prezentuje się po złożeniu. Jest to również formalny sposób ułożenia poszetki. Jeśli zastosujecie poszetkę białą wykonaną z lnu bądź bawełny, możecie tę metodę zastosować w zestawach formalnych bądź też w smokingu. Trzeci sposób ułożenia poszetki jest to tak zwany puff. Jest to casualowy sposób jej ułożenia. Aby uzyskać klasyczny puff, kładziemy poszetkę na dłoni w taki oto sposób. Chwytamy ją na środku i unosimy do góry. Przy pomocy drugiej dłoni chwytamy ją w tym miejscu. Zawijamy dół poszetki raz i drugi raz. Tak złożoną poszetkę wkładamy do brustaszy. Formujemy koniec i gotowe. Jest to klasyczny puff eksponujący wewnętrzną część poszetki. Czwarta metoda ułożenia poszetki jest to tak zwany pąkruży i jest to jeden z częściej stosowanych przeze mnie sposobów jej składania. Aby uzyskać z poszetki pąkruży, składamy dłoń w taki oto sposób i kładziemy na nią poszetkę. Przy pomocy palca wpychamy środek do środka i chwytamy od wewnątrz, jednocześnie zwijając ten koniec w jednym kierunku, uzyskując tym samym taką formę. Chwytamy poszetkę na zewnątrz, formujemy i wkładamy ją do brustaszy. Dzięki temu uzyskaliśmy
coś na kształt pąku róży. Jest to casualowy sposób ułożenia poszetki. Jak najbardziej możemy wykorzystywać go w zestawach casualowych, jak i mniej oficjalnych zestawach garniturowych. Piąta metoda składania poszetki jest najprostsza i najszybsza. Aby złożyć poszetkę, połóżcie ją na rozłożonej dłoni. Chwyćcie jej środek i unieście do góry. Przy pomocy drugiej dłoni wywińcie prawą i lewą część do góry. Tak złożoną poszetkę włóżcie do brustaszy. Poprawcie i gotowe. Jest to typowo casualowy sposób składania poszetki stosowany w zestawach codziennych. Nie stosujemy tego sposobu w zestawach garniturowych oficjalnych. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że przekonałem Was do stosowania poszetek w marynarkach. I oczywiście na koniec zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!